Witam wszystkich, nazywam się Punio 7, a ze mną jest... Firden RB. Oraz zagrajmy... kolejny. Tak, zagrajmy w Turnaus, Tournament, czy jakoś tak. Jak łatwo widać, gra traktuje o dwóch knightach, którzy nawalają się ze sworda. Jeden ma niebieski, coś tam na głowie. Czepiec, nie wiem, pióropusz, nazwijmy to tak. I zasady są takie, nie da się umrzeć. W tej grze nie da się umrzeć, nawalają się knighty i nie da się umrzeć. Jedyny spokój, że jedyny... Kurczę, a kto jest słowa? Jedyna możliwość, żeby pokonać przeciwnika, to rozwalić nim drzwi do jego wieży. O tak. Co będziemy robić przez najbliższe, nie wiem, 10-15 minut. Nie kamp się przy moich drzwiach, to jest zakazane w kodeksie rycerskim. Dzisiaj rycerski już nie obowiązuje. Widziałeś tu gdzieś rycerza w Warszawie? Nie. Czytałem dzisiaj kodeks rycerski. Mogę ci pokazać potem. Od wina nie będziesz... Od wina będziesz... umiarkował będziesz wino. Dobrym obyczajom będziesz przystawał. Okej. Ta gra jest wyjątkowo nudna. Jeżeli jeden rycerz postanowi kampić się przy drzwiach, to... Masz! Dobra, wracaj po drzwi. No, spróbuj. Come here to taste my sword. Die, I'm believer. A tak dobrze szło. Wracaj tu. Masz iść pod swoje drzwi. Tam jest swoje miejsce. Dlaczego te nie mogą być moje? No są moje. No i co? Jesteś entuzjastą niebieskiego koloru, a jestem entuzjastą nie czerwonego. Nie, wolny wojownik stał rangerstów, to mój ulubiony. Jest! Udało się jeszcze raz. Okej. Okay. Dobra, tym razem będzie zemsta. Nie będzie. Raid Knight wants revenge. Haha! Nie w tą stronę jakiś. Chodź tutaj, chodź tu. Nie mogę go nim rozwalić własnie. Bo drzwi są magicznie zaklęte i tak jak magicznie zaklęte są nasze zbroje, że jedna zbroja tylko magicznie pasuje tylko do jednych magicznych. Dobra, walczmy! Muszę odzyskać inicjatywę. Lag. To wszystko przez lagi. Wszystko przez lagi. Muszę się skupić na walce. Tak. Positive thinking. Taką mi właśnie pokazał jeden cios, który w całej grze się mało przydaje. To przypadkiem, bo gram na padzie. Ta gra nie obsługuje pada. Jak możesz grać na to coś na padzie? Nie wiem. To chyba czar. Przechudeczne w tej grze. Tak. I've come too far to fall now. Poddajesz się. Never. Never. Resistance is futile. Nie, co ty robisz? No yes, to yes. Blue Knight wins. Pierwszy raz Blue Knight trzyma czerwoną koronę. Okej, okay, I want my revenge. Pokażemy teraz. Jestem. Może teraz uda się Puniowi pokazać drugą cutscenkę, kiedy wygrywa Red Knight. Cutscenka? No, powiedzmy. Animowana, ale... Musisz się mi ruszać, jeżeli mam pokazać tę drugą scenkę. Ujdź! A masz. Wiesz co? Zobaczmy to jak prawdziwi rycerze. Stańmy na środku, bo... i zacznijmy się tak nawalać. A masz.
A masz. Dobra, koniec tego, to było za nudne. Lagi. No mówię ci, że to wszystko przez lagi. Gdyby ta gra się nie lagowała, to ja bym to wygrał normalnie do zera. Się wie. Tak było do tej pory. Nie no, raz jak już, raz jak już zacząłeś nie wygrywać... Nie wejdę tam. Właśnie. To Przestań, nie mogę cię... No, nie mogę cię strzelić, jeżeli jesteś tułem do mnie. Kończ wasz, wstydu oszczędź. Nie mogę tak przegrywać, jestem starszy, starzem w tej grze. W ogóle jesteś starszy. Twoje zniedołężeniowe palce nie mają szans przeciwko takiemu młodzikowi jak ja. Zatem razem muszę spróbować w grze na padzie. Pewno ma coś związanego. Niemożliwe, żeby tak w otwartej walce przegrał z tobą. It's magic! It's a kind of magic. Ups. Coś mi nie idzie tym razem. No to po prostu mi zaszło iść. Zaczęło iść. Nie przejdziesz! Duszę, nad pas! Nie! Tak mało zabrakło. Ja jeszcze nie przegrałem! Haha! I'm gonna win this one! Nie puszczę cię tam! Okej, ty razem nie będzie. To był honorowy, przynajmniej. Znowu lagi! Nie! Kiedy zaczynasz wygrywać, to zaczynasz wywoływać lagi. Kiedy ja zaczynam wygrywać. Ja sobie poczekam. A ja sobie poskraczę. No. Tu się da nad trafić przeciwnika, o widzisz? AOE damage. Dobra. Wygram czy przegram, nie będę stał. Nie będę stał w kącie jak... Jak coś, co stoi w kącie. Jak... Miotło. O, miotło. Właśnie na to samo wpadłem. To była moja myśl, nie twoja. Włodzimierz. To była też moja myśl, żeby wygrać ten pojedynek. Jeszcze masz szansę! You can win this! Ale zaraz. Dopiero remis. Może powinienem tam wejść jednak. Nie chciałeś mnie upokorzyć. Twój marny plan spełzł na niczym, ponieważ... You will lose. Nie, muszę to odpowiednio zaakcentować. You will lose. Okej, okay. Base race! Yeah! Okej, okay. Tym razem czerwony knight ma przewagę... Nie, już nie wiem. Może uda nam się pokazać drugą cutscenkę w tej grze. Nie zamierzam ci tego ułatwić. A ja nie zamierzam sobie tego utrudnić. Co w ogóle się tam próbujesz dostać? Wiesz co jest w środku? Już... Byłeś tam 4 razy, o. Tam już nic nie ma. Niemożliwe! Haha! I'm the better knight than yours. Po prostu ciebie podbijam. To było za szybkie tak skończyć, o po prostu. Musi być jakiś epic ace match. Żeby ten let's play można było uznać za udany.
Dobra, ja koniec zabić, tego. Wracaj tu! Red Knight wins! Popsułeś tylko no tak po prostu taka była. Nie, ty zepsułeś. Okej, okay, ostatnia runda. Wow, best of two. Czy ktoś pukał? Przesłyszało mi się. Tak, idź tam, tam jest twoje miejsce. Twoje jest w loku. To pomóż mi otworzyć drzwi. Dobra. To są drzwi do loku. Ale to są twoje drzwi. Do twojego loku. Do swojego loku. A ja mam klucz od mojego loku, nie będziesz mógł nie mnie zamknąć. Nie masz kieszeni. A mój evil plan spali na panawce. Przejrzałeś mnie. W tym hełmie jestem mistrzem perswazji. Czy bez hełmu. Tak, mam za mało herzy. Krótko mówiąc, jesteś brzydki. Istnieją osoby, które po założeniu hełmu rośnie charyzma. Nie podasz jakiś przykład. Krasnolud. Z pewnego upadłego już komiksu. Wcimy go minutę ciszy. Krasnoluda czy komiks? No komiks. Krasnolud napędzał cały komiks. Może jego też odcinę minutę ciszy. To będę razem zimny. Ty będziesz pęcał wrzucić sobie. Ludzie i tak obejrzą. Oglądają tyle Minecraft. Mogą od razu, od czasu do czasu zobaczyć, jak duch Knightów się napieprza. I to w ogóle nie w Tibi. I to nie zaksa. Chyba nikt nie robi let's playów z Tibi, a nie? Sorry, widziałem jeden raz. Osikus? Osikus? Nie, Osikus Metina zrobił. Ale z Tibi też. A być może. Tylko może po angielsku. Nie, wracaj tam, wracaj. Papa. You wish. Rozgryzłem twoją taktykę. Nie! Jeszcze nie przegrałem. Panie Blue Knight. Nie. No. Ciebie kurna stąd. O w mordę. To na tym mniej więcej polega ta gra. W dwóch stronę mnie odbijasz. Tak, my turn. Znowu lagi. Random lag, smyczny. Minot. No! Aha! Zremisowałem. Mam jeszcze szansę to wygrać. Nie masz. Mam! Ty nie masz. Przegrasz. Tak, ja jak nie tak jak wygrać w talizman. Siłą perswazji. Właśnie mówię ci, że przegrasz. Właśnie zdobyłem kolor. Ja nie uważam tego za zwycięstwo. Nie uważasz za zwycięstwo wygranie w talizman poprzez dyplomację? Nie. Tak, musisz bo sam. Ja zabiłem jednego z najsilniejszych graczy. To ja powinienem wygrać. Mieliście szczęście wtedy. Po prostu bonusy mi się nie trafiały. Przyszła po ciebie śmierć. Nie śmiej się, widziałem takie przypadki, że ktoś dwa razy z rzędu wyrzucił jedynkę przy śmierci. O, śmierć, czy jedynka, czy chcesz przerzucić? Tak. O. Przykro, Jose. Przykro nam. To chyba nawet była ostatnia tura wtedy, kiedy graliśmy tutaj z mną. Ja po prostu się rozciągnął. Właśnie to proszę. Nie! You shall not pass. Ale to byłoby fajne. Podskoczyłaby ci oglądalność na YouTube.
Dobra, ja cię wrzucę. Nie, jestem. Nie jestem Watcherowym Warem, żeby. Okej, okay, drogi oglądaczu, jeżeli jesteś jedyną osobą, która obejrzała ten film, do końca. Wie, albo chociaż w ogóle zaczęła oglądać, wiedz, że uszczęśliwiłeś mnie. Moim celem jest, żeby każdy z moich filmów obejrzała przynajmniej jedna osoba. Wczoraj mówiłeś, że zdobycie sławy i popularności na YouTube. Potem zawodniecie temu świata. Nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Żeby najpierw zdobyć władzę nad światem, moim pierwszym krokiem będzie wrzucenie cię do twojego własnego lochu. A potem zbezczeszczę twój standard. Po co bym władzisz? Ja zostaję na zewnątrz. Bo najpierw muszę zdobyć klucze. Dobra, to jest fascynująca rozgrywka, nie uważasz? Pewnie. Zwłaszcza, że ja wygrywam. To mi się podoba. Najbardziej. Oszukujesz, wcale nie wygrywasz. Jak to nie? Masz bardziej rozwalone drzwi i mniej chorągiewek. Ale mam za to... to ja mam mniej. Mam za to przewagę w morale. I w poziomie doświadczenia. A ja jestem starszym rycerzem od ciebie. A ja tam... I uważam, że w końcu zakończyłoby, wypadałoby zakończyć ten także zawzięty, interesujący i pojedynek. Może, ale nie przez moją porażkę. Zwłaszcza wtedy, kiedy wygrywam. Prędzej umrzesz niż się poddasz, tak. Naprawdę może być smutne w tej grze. Jest! Nie! Okej. Okay. Ace match, ostatnia runda. Kto wygra tę rundę, wygrywa cały pojedynek. Wygrywa władzę nad światem. Wygrywa 77 dziewic. Myślałem, że ten kto zginie. Nie, on przegrywa 77 dziewic. Haha. Idź tam, tam jest twoje miejsce. O, jest! Happy end! It's not happy. Gdzie księżniczka? Nie wiem. Może w zbroi. Zobacz na twarz. No, zobacz na twarz tego dzielnego rycerza. Czy on nie wygląda na szczęśliwego, to jest happy end. Nie, to wygląda na poker face. Okej, okay, to był Turnaus. Music by Rob, graphics by FedRed. Bla, bla, bla. I coś tam by Aero. Dzięki ludzie, stworzyliście naprawdę ciekawą grę. Turnus Game. Link umieszczę pewnie w opisie filmu. Zapraszam wszystkich do gry, z kolegami zwłaszcza. Epickie pojedynki, epickie ace matche. Okej. Okay. Dobra, tyle. Przyda się klawiatura z pełnym zasobem klawiszy, bo klawiatura Punia nie ma jednego klawisza ataku. Jak typowa klawiatura laptopa. Nie wiem, jak udało mi się w ogóle machać tym mieczem. Podłączyliśmy do ciebie sensory motion capture. Okej. Okay. Dziękuję wszystkim za uwagę. Nazywam się Punio7, ze mną był... FizzNLB. I na razie.